Jakub Henke, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Galaktyka Pomerania, program realizowany przez Telewizję Pomerania z Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaksy, gdzie właśnie się znajdujemy. Na początek krótko o tym, o czym mówić będziemy w dzisiejszym programie. Naszym tak naprawdę głównym tematem będzie Arkonka i jej budowa, która jakoś nie może dobrnąć do końca, a wydaje się, że tego końca jeszcze prędko nie zobaczymy, gdyż ostatnio z placu budowy zszedł główny wykonawca. Pojawi się jak co tydzień Grzegorz Kluczyński, szczeciński bloger z naręczem najnowszych internetowych szczecińskich newsów. Nieco zapowiedzi w dzisiejszym programie. Otóż zapowiadać będziemy kolejną arenę berserkerów, czyli gamę MMA, która odbędzie się tym razem w Stargardzie. Zapowiadać będziemy również zawody b-boyów Break the Elephant. A na sam początek, na samym początku zaprosimy Państwa do Filharmonii. Stąd w naszym studio już Kinga Rozkrót. Witam Cię serdecznie, Kingo. Witam. 11 października w ramach projektu Nie boję się muzyki będziemy mogli w Filharmonii posłuchać Mozarta, ale nie tylko posłuchać. Powiedz, na czym polega to całe przedsięwzięcie? Cała magia tego przedsięwzięcia, które specjalnie dla Szczecina sprowadziliśmy z Poznania, polega na tym, że nie tylko będziemy słuchać muzyki Mozarta, ale będziemy odkrywać tajemnice, które wiążą się z jego twórczością. Projekt, który będziemy prezentować w Filharmonii Szczecińskiej, nazywa się M jak Mozart, czyli Ostatni Rekwiem, a jest to nietypowy koncert, bo melomani, którzy przyjdą i zasiądą w sali koncertowej Filharmonii, nie będą tylko słuchać już dobrze znanej kompozycji wszystkim, ale dowiedzą się różnych ciekawostek, jak to dzieło powstawało, dlaczego powstawało. Wyjaśnią się prawdopodobnie pewne mity i legendy związane z powstaniem tego dzieła, doskonale znane chociażby po filmie Milosza Formana Amadeus. Będzie to połączenie muzyki symfonicznej z wykładem, jakby też z multimediami. Dobrze rozumiem. Tak, przy czym słowo wykład chyba jest tu troszeczkę, może nie nad interpretacją, ale opowieść? Zbyt poważnym sformułowaniem, ponieważ sama tematyka Rekwiem jak najbardziej poważna, natomiast będzie to bardziej przybliżenie, to będzie bardzo bezpośredni kontakt dyrygenta profesora Marcina Sompolińskiego, który również będzie dyrygował tym utworem. Przybliżenie historii Rekwiem Mozarta oraz opowieść o tym, co to dzieło tak naprawdę sobą przedstawia. Wykład może nam się kojarzyć troszeczkę tak sztampowo i wychodzi pan, mówi, natomiast tu będzie faktycznie interakcja między orkiestrą, która będzie wykonywać muzykę na żywo, między chórem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, który będzie śpiewał podczas tego koncertu, a także między prowadzącym i publicznością. To wszystko okraszone pięknie wyreżyserowanym światłem, a także specjalnie nagrywanymi na okazję tego projektu filmami, które producenci koncertu Speaking Concert nagrywają w miejscach autentycznych, tam gdzie Mozart bywał. Pani z Fundacji Fabryki Sztuki, Poznańskiej Fabryki Sztuki, która zajmuje się realizacją tego projektu, zresztą przybliżała mi dosyć dokładnie, jak cała produkcja wygląda. Produkcja tego przedsięwzięcia to jest etap nawet kilkuletni, do tego stopnia, że państwo z Fabryki Sztuki nawet dotarli do oryginalnych partytur samego Mozarta. Czyli tak naprawdę będzie przy okazji można zobaczyć poważny film dokumentalny na temat Mozarta i na temat tego, jak tworzył Rekwiem. Dokładnie, poważny film dokumentalny, przede wszystkim prawdziwy merytorycznie, bo dużo legend krąży, a tutaj za to biorą się nie tylko specjaliści w kwestii produkcji filmowej i tego typu przedsięwzięć, ale przede wszystkim jest to bardzo dobrze opracowane merytorycznie, także na pewno dowiemy się prawdy. O jakich legendach mówimy? Rekwiem nie zostało skończone przez Mozarta, tak? Krąży legenda, kto zamówił tak naprawdę to Rekwiem. Nie wiadomo do dzisiaj. Z filmu Milosza Formana możemy się domyślać, że zrobił to Zawieri, jego konkurent, nadworny kompozytor cesarski. Natomiast no, prawda jest troszeczkę inna. Jest moment w partyturze Rekwiem, w którym tak naprawdę wiemy, że Mozart napisał to, co było podstawą, czyli cały jego zarys kompozytorski, natomiast już technicznie uzupełnili to jego uczniowie. Wszystko to tak naprawdę warto przyjść, żeby się dowiedzieć prawdy o tym utworze, bo wiele legend krąży, a tutaj może się okazać, że niektóre są całkowicie błędne, ale o tym już bym nie chciała mówić, bo... Czyli rozumiem, że część tych tajemnic zostanie wyjaśniona przy okazji tego koncertu i wyświetlanych filmów. No, tutaj nam jakieś problemy techniczne, wszedł nasz dżingiel, ale to jeszcze nie przerwa, proszę Państwa, rozmawiamy dalej.
Nie boję się muzyki, bo to jest ten projekt, pod którym jakby akurat ten koncert jest realizowany. Czyli, jeżeli dobrze rozumiem, czyli każdy tak naprawdę, nawet nie meloman człowiek, który nigdy Rekwiem nie słyszał i zupełnie nie wie, z czym to się je, może przyjść i tak naprawdę zostaną mu pewne rzeczy wyjaśnione. Będzie mu łatwiej zrozumieć, odczytać ten utwór w jakiś sposób. Przede wszystkim takich ludzi też chcielibyśmy zobaczyć u siebie w sali Filharmonii Szczecińskiej, z tego względu, że nie bez przyczyny chcieliśmy sprowadzić właśnie profesora Sompolińskiego z jego projektem do Szczecina, właśnie po to, żeby jak najszersze grono ludzi zainteresować tematem muzyki poważnej, że to jest ciekawe, nie tylko jak brzmi, jak się tego słucha, ale wszystkie historie, które są związane z powstawaniem utworów, wszystkie legendy, czasami są dużo ciekawsze niż niejedna fabuła, którą możemy zobaczyć czy w kinie, czy w telewizji. Także co ciekawe, na tym koncercie każdy meloman, który zna Rekwiem, doskonale wie, że są tam również głosy solowe. W tym przypadku będą głosy solowe, ale pojawią się one w prezentacji tej wideo, która będzie wyświetlana. I myślę, że każdy, kto przyjdzie, będzie bardzo zdziwiony, kto występuje i kto zaśpiewa najsłynniejszy fragment Rekwiem Lacrimosa. Ach, to ta niespodzianka w ramach materiałów multimedialnych, które sobie wynotowałem w takim razie w materiale pracującym. Z pewnych względów nie mogę zdradzić, kto to będzie, ale będą śpiewały osoby, których na pewno byśmy o to nie podejrzewali, że zaśpiewają właśnie Lacrimosa. No to kolejny przyczynek do tego, żeby Filharmonię 11 października odwiedzić. Ja rozumiem, że nie będziecie grali całego Rekwiem, tam będą tylko fragmenty, tak, które będą wyjaśniane? Będą fragmenty, będzie to oczywiście tak ułożone, aby opowieść profesora Sompolińskiego miała sens i była zgrana, więc nie ma co się nastawiać na to, że przyjdziemy, skupimy się i posłuchamy całości, tylko bardziej warto się nastawić tutaj w tym momencie na to, że przyjdziemy i dowiemy się wielu mądrych rzeczy, a przy okazji ten element muzyki na żywo, niezbędny czasami, urozmaici to. No, ja nie wątpię, że każdy, kto się na tym koncercie pojawi i dowie się nowych rzeczy, odkryte zostaną niektóre tajemnice, na pewno wracając do domu chętnie sobie Rekwiem puści i wysłucha od początku do końca już trochę z innej perspektywy tak naprawdę. 11 października zapraszamy Państwa do Filharmonii na ostatnie Rekwiem, czyli M jak Mozart. A jeszcze najbliższy piątek też Filharmonia działa? Oczywiście, jak Filharmonia jak zawsze co piątek zaprasza do siebie. W ten piątek odwiedzamy Francję z Janem Jakubem Bokunem, dyrygentem, wybitnym klarnecistą. Program Muzyka Francuska, harfistka Zuzanna Elster. Dużo będzie się działo. Najsłynniejsza, pojawi się jedna ze słynniejszych francuskich arii operowych. To na początku nonet naszych filharmoników. Dzisiaj podsłuchiwałam, rewelacyjnie to brzmi. I jeszcze dużo innej ciekawej suity, w tym Arlezjanka, suita orkiestrowa Georgesa Bizeta. Więc zapraszamy Państwa do Filharmonii w ten piątek i w następny na Mozarta i w kolejne. Zawsze na pewno warto sobie do Filharmonii zajrzeć. Kinga Rozkrót była moim i Państwa gościem, a teraz przerwa na serwis informacyjny telewizji Pomerania, po którym druga część naszego programu. Zapraszam.